Ta afrykańska podróż to jest powrót jakby do Afryki. Byłem tu 3 razy. Pierwszy raz byłem w Ruandzie, Środkowa Afryka, zaproszony przez księży misjonarzy Palotyni, zaprosili mnie do Ruandy. To była chyba moja najfajniejsza podróż, bo wtedy chodziłem z misjonarzami po chałupach, on znał języki Ruanda, opowiadał mi, także poznałem bardzo dużo. Tam byłem ponad miesiąc czasu właśnie w Ruandzie. To była moja pierwsza podróż. A potem zwiedzałem po prostu kolejne kontynenty. Byłem kilka razy w Azji, byłem w Japonii, byłem w Indiach. Natomiast te wszystkie podróże związane były z moją pracą, bo ja uważam, że człowiek, który uczy geografii, sam powinien dużo po prostu zwiedzać. Chociaż zawsze dzieciom mówiłem w szkole, że mają to szczęście, że żyją w najpiękniejszym kraju. Polska jest najpiękniejszym krajem na świecie. Znajomy kiedyś mi powiedział, żebym się wybrał do Etiopii, bo jest bardzo ciekawym krajem. Etiopia w ogóle to jest kraj, który leży między Sudanem, gdzie jest wojna domowa, między innymi muzułmanie napadają na wioski chrześcijańskie, zabijają, mordują ludzi, gwałcą kobiety. To samo jest w Somalii, w sąsiednim kraju. Natomiast między tymi krajami leży Etiopia, kraj bardzo ciekawy, bo kraj, który przyjął chrześcijaństwo po Armenii, drugi, który przyjął chrześcijaństwo. I chciałem właśnie zobaczyć tą chrześcijańską część Etiopii i zjechać przy granicy Kenii, tam są najciekawsze plemiona i w zasadzie to jest świat, który za 5-7 lat już będą tam skanseny, dlatego że ja zresztą to pokazuję na swoich zdjęciach. Przychodzi kapitał chiński, japoński, hinduski, budują drogi, budują hotele i ta egzotyka, o której dzisiaj będę mówił, będzie tylko w pewnym sensie cepelią, takim po prostu skansenem. A w Afryce każdy mężczyzna nosi ze sobą stołeczek. Ten stołeczek służy do dwóch rzeczy, do siedzenia i do leżenia. Jak się śpi, to wkłada się pod głowę. I bardzo często mężczyźni ze sobą też mają trzcinę cukrową, którą gryzą. Tu miałem takie spotkanie we Wrocławiu. Jeden z takich młodych ludzi tam próbował. To jest słodka rzecz, tylko że twarda już teraz, bo to rok czasu minęło. Poza tym czapka z plemienia Dorze, to jest pierwsze plemię, które poznamy. Wysoko w górach, ponad 3000 metrów nad poziom morza, budują takie ciekawe domy w kształcie głowy słonia. Poza tym przywiozłem dużo innych fajnych rzeczy, takich jak sukienki skóry, ze skóry, nie wiem, to jakieś zwierzęcie. Można się domyśleć, że to jest kozia skóra. Poza tym to, co mnie najbardziej zaszokowało w Afryce, już jak pierwszy raz byłem, to murzynki są pięknie wyprostowane. Ludzie w ogóle w Afryce są piękni, nie kobiety chodzą tak wyprostowane. I to sprawia to kółeczko, które tu jest zrobione ze zwykłej trawy. Zamiast nosić reklamówki w ten sposób, jak panie, które wychodzą od nas z supermarketów, to one wkładają to sobie wszystko na głowę, także ładnie wyglądają. To się od razu rzuca w oczy. Myśmy płynęli łódkami po rzece Omo, docieraliśmy do takich wiosek, myślę, że jak będzie tam cywilizacja, jak będą drogi, to się skończy taka autentyczna egzotyka.